Dzień dobry, witam w drugim odcinku. Bardzo się cieszę z tak pozytywnego odbioru poprzedniego odcinka. Poprosiłem Was o kolejne pytania i dostałem pytanie, które w zasadzie nie jest do końca związane z WDŻ-tami, ale myślę, że w tym przypadku zrobię wyjątek. Słuchajcie, mamy kilka możliwości, co możemy zrobić, ale są to wbrew pozorom bardzo skuteczne rzeczy. Po pierwsze, higiena. Staramy się nie dotykać dłońmi oczu, nosa ani ust. Myjemy dokładnie ręce i nadgarstki mydłem i ciepłą wodą, przynajmniej przez 20 sekund. To nie musi być mydło antybakteryjne, wystarczy zwykłe. Dłonie osuszamy papierowym lub materiałowym, czystym ręcznikiem. Jeśli nie macie możliwości umycia rąk, możecie użyć środka odkażającego, czyli płynu albo żelu na bazie alkoholu, przynajmniej 60%. Środki, które mają mniejsze stężenie alkoholu, zwyczajnie nie radzą sobie z wirusami. Druga rzecz, którą możecie robić, to sen. Nasz organizm podczas snu się regeneruje, a w okresie infekcyjnym jest to szczególnie ważne. Dlatego zwłaszcza teraz nie zarywajcie nocy, tylko prześpijcie te 8 godzin. Trzecia rzecz to dieta. Odpowiednia dieta i nawodnienie organizmu pozwalają nam zbudować odporność, która jest nam teraz wszystkim bardzo, bardzo potrzebna. To nie jest trudne, ale wymaga odrobiny samozaparcia. Zastąpcie słodycze owocami albo orzechami. Odstawcie fast foody, chipsy. Zamiast mrożonej pizzy zjedzcie sobie mrożone warzywa, przyrządźcie je na patelni. Przy okazji może nauczycie się samemu przyrządzać sobie jedzenie. I czwarta rzecz. Izolacja. W Polsce odwołano wszelkiego typu imprezy masowe. Wprowadzono obostrzenia co do korzystania ze sklepów. I oczywiście nie bez powodu przez tak długi czas są zamknięte szkoły. Dopiero powoli się to wszystko odmraża. Wszystko to po to, żeby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. To nie są ani ferie, ani wydłużone wakacje, tylko kwarantanna. I każdy w miarę możliwości powinien zostać w domu i kontaktować się z innymi ludźmi tylko wtedy, kiedy nie ma innego wyjścia. Niestety, prędzej czy później każdy z nas wejdzie w kontakt z wirusem. Prawdopodobnie duża część z nas przejdzie to zupełnie bezobjawowo albo łagodnie, ale istnieje bardzo mała grupka ludzi, dla których kontakt z wirusem może oznaczać poważne problemy zdrowotne, a nawet śmierć. Wszyscy możemy przenosić zarazki, nawet o tym nie wiedząc. Okres inkubacji wirusa to 2 tygodnie i dopiero po jakimś czasie pojawiają się objawy, a przez ten czas możemy nawet bezwiednie zarażać. Pamiętajcie, na chwilę obecną nie istnieje szczepionka na COVID-19. Testy dopiero trwają i mimo bardzo obiecujących wieści możemy się spodziewać, że minie nawet kilka lat, zanim będzie ona szeroko dostępna, a kto wie, może nawet obowiązkowa. Do tego czasu najlepsze, co możemy zrobić, to maksymalnie ograniczyć liczbę zakażonych. Im bardziej będziemy się stosować do tych prostych zasad, o których mówiłem wcześniej, tym mniej osób będzie chorowało i tym mniej umrze. Potraktujmy tę sytuację poważnie. Dla zainteresowanych polecam Wam taką stronkę Coronavirus Resource Center powiązaną z Uniwersytetem Medycznym Johna Hopkinsa. Jest to interaktywna mapa globalnych potwierdzonych przypadków koronawirusa z podziałem na różne kraje i można zobaczyć dokładnie w jakim kraju, ile jest przypadków i ile też jest zgonów. Bardzo dziękuję za ten odcinek. Zapraszam w przyszłym tygodniu. Postaram się wtedy zrobić coś już bardziej związanego z WDŻ-tami, żebyście byli jak najmniej stratni. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia.